Po diagnozie nowotworu u 75-letniego króla Karola III, Camilla Parker Bowles stanęła przed trudnym zadaniem przejęcia części jego obowiązków. Niedługo po ogłoszeniu krótkiej przerwy w obecności publicznej, królowa Camilla zaplanowała powrót na scenę międzynarodową, poczynając od uczestnictwa w uroczystościach Dnia Wspólnoty Narodów w opactwie westminsterskim 11 marca. Wiele oczu skierowanych jest teraz na jej kolejne kroki, szczególnie na uroczystość rozdawania pieniędzy, która odbędzie się w katedrze w Worcester pod koniec marca, gdzie Camilla zastąpi Karola III. Zapowiedź tej uroczystości spotkała się z ogromnym entuzjazmem, a oficjalny profil katedry na platformie X, dawniej Twitter, z dumą poinformował, że królowa Camilla będzie rozdawać prezenty Royal Mount w imieniu króla. Tradycja ta, mająca swoje korzenie w czasach panowania królowej Elżbiety II, symbolizuje ważny element brytyjskich obrzędów królewskich, polegający na wręczaniu nagród monetarnych 75 kobietom i 75 mężczyznom. Liczby te odzwierciedlają wiek króla Karola. Interesujące jest, że monety, umieszczone w białych i czerwonych sakiewkach, posiadają realną wartość płatniczą, lecz tradycyjnie zatrzymywane są przez obdarowanych jako pamiątka. Brytyjskie media podkreślają, że uroczystości Royal Mount były jednym z kluczowych punktów w kalendarzu zmarłej królowej Elżbiety II, co świadczy o ich ważności w tradycji monarchii brytyjskiej. W kontekście tych wydarzeń pojawiają się pytania o reakcję królowej Elżbiety II na fakt, że to Camilla będzie przewodniczyć ceremonii w tym roku. Czy cieszyłaby się z faktu, że królowa wspiera swojego męża w tak ważnej roli, czy może miałaby inne odczucia? Odpowiedź na to pytanie pozostaje otwarta, ale nie ulega wątpliwości, że przekazanie tej roli Camilli jest ważnym momentem w historii brytyjskiej monarchii, podkreślającym jej elastyczność i zdolność do adaptacji w obliczu wyzwań. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.